Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym pełnometrażowym Q&A-u. Czyli Q&A. Q&A, dokładnie. Nie, Q&A, czyli question and answers, czyli coś takiego. Tak, tylko Q&A. W kolejnym Q&A-u. To już jest druga część. Pierwsza troszeczkę wyszła jak wyszła, no bo oczywiście nie było brata za bardzo widać, słychać. No ale to nie dziwcie się, nagrywamy wszystko w domu. Też nie chcemy, żeby to wszystko, to światło też przeszkadzało kamerze i w ogóle. Dzisiaj troszeczkę to poprawiłem. Jest już kamera troszeczkę bliżej. Oczywiście oświetlenie troszeczkę też poprawione. Więc widzicie, jak tam brat uwalnia dzisiaj orkę. RTP. I no co, dzisiaj mamy poniedziałek, nie niedziela, lecz poniedziałek, ale chwilowo mamy trochę czasu, bo w niedzielę wyjazdy, w poniedziałek akurat nie ma takich wyjazdów, teraz przynajmniej w tej chwili, więc możemy nagrać drugą część Q&A, czyli pytania i odpowiedzi od widzów na temat nas, gospodarstwa i życia. Ale nie przedłużajmy, zaczynajmy od razu od pytań, bo dawaj, jest trochę tej płyty. Laptop jest. Chociaż ostatnio nic nie szukam już, bo nie mam po co, ale kawa, laptopik i telefonik musi być. Więc dokładnie. Pierwsze pytanie, bracie. Pierwsze pytanie od Deutschfahr Power. Czy jest w planach kupno innej sieczkarni, na przykład klasa 695 SL Mega? Na tą chwilę, czyli na ten rok na pewno nie. Na pewno nie. Na ten rok na pewno nie. Ale w przyszłych latach pewnie tak. W przyszłych latach wszystko jest możliwe, przecież nie będziemy tym starym polskim sprzętem całe życie robić, ponieważ jest niewydajny. Nieekonomiczny. Nieekonomiczny, niewydajny i też części brak. Ale no, jeszcze ten rok się pomęczymy, bo musimy, niestety. Kolejne pytanie od Anna Sulkowska. Mam pytanie, czy Bobka da radę na utwardzonej powierzchni, bo zastanawiam się nad kupnem? Bobka da radę na utwardzonej powierzchni tylko i wyłącznie. W błocie też da radę. Tak? Niedużo, ale... Nie ma opcji, żeby ten sprzęt, ten mały bobkacik mój, może się kupuje większego bobkata, ten mały bobkacik mój niestety w dużym błocie nie da rady, bo błocie się obali. Zakopie, obali i tyle z tego będzie. Nie może wtedy dźwigać ciężkich rzeczy, bo przednie koła zawysiądą. No. Kolejne pytanie od Krystian Konpa. Bierzecie udział w konkursie Top Agrar? Chodzi mi o Ursula 1204 Deluxe. Nie. Nie? Ja nie wiem nic na ten temat. Chyba, że ty, bracie, bierzesz. Ja też nie. Ja nie biorę żadnych udziału w żadnych konkursach. Kolejne pytanie od Marek Dziadu. Czy pomoglibyście w zakupie Cionika 914 lub 8145? Tu chodzi już o Zetora. Chodzi mi o pomoc w oględzinach, oczywiście odpłatnie. Pozdrawiam, również pozdrawiamy. W sumie tak, powiem na temat tych ciągników typu Ursus Zetor. No, nie jestem znawcą. Jedynie, co mogę doradzić, no coś zawsze mogę. Silnik mogę sprawdzić, wiem o co tam mniej więcej wszystko lata. Skrzynię też nie wiem jak sprawdzić. Ciśnienia na wyjściach, no to się pożyczyłbym zegar, bym sprawdził. Ale zimową porą raczej bym nie zdecydował się na kupno ciągnika, który po prostu jest na kosze tarczowe. No kosze, w ogóle kosze, co ma na napędu wiele rzeczy, no nie? Ponieważ jest ten olej bardzo zimny, no i za czym się rozgrzeje, a zresztą nie sprawdzimy na niczym, no bo ujmę to tak, nawet chodzi o ten wzmacniacz, chyba że ci powie właściciel, że wzmacniacz nie chodzi, no to już masz pół biedy z głowy, ale jeśli wzmacniacz sprawdzić, to musi chociaż ciągnik z godzinkę, dwie coś porobić ciężkiego, żeby się ten olej zagrzał, i to latem, i wtedy wiemy, że jak na gorącym się oleju wzmacniacz chodzi, więc jest ok. No i napęd czy chodzi, bo napęd też jest na tarczki, na kosz i tak samo jest z wałkiem przekaźnika mocy, więc raczej zimą kupując tak, ale cena musi być okazyjna, żeby w razie czego zostało pieniędzy na remont. Kolejne pytanie od Wojtek. Wojtek, pytanie do pana Sławka. Czy będą nowe opony w 934 na 4 koła? Odnośnie 934 już w poprzednim vlogu, nie tylko mówiliśmy, 934 to będzie osobny vlog nagrany z całkiem z tego traktora, ponieważ będzie to wiele kontrowersji na jego temat, więc tutaj nie będę się wypowiadał i zagłębiał. Chyba, że bracia coś wypowie na temat tych opon. Tylne na pewno zostają.
To, dokładnie. Ja się też nie będę nic wypowiadał, bo to co będę się wypowiadał na ciągnik, a ciągnik no, będzie remontowany. Na razie mi zdaniem temat. Dokładnie. Kolejne pytanie od babcia Gimpera. Wymarzony ciągnik na gospodarstwo pana Sławka. Wymarzony ciągnik, jaki chciałbym mieć naprawdę? No. Kiedyś w życiu? Czy to nowy, czy używany, to już jest nieistotne, no nie? A pewnie nowy, no nie? A, to są obojętne. Dla mnie wymarzonym ciągnikiem na tę chwilę, jaki chciałbym mieć, to powiem tak, mi to się podobają dwa typy ciągników, które chciałbym mieć na gospodarstwie. Jednym z nich to prawdopodobnie by był 6630 John Deere, bo podoba mi się za względną prostotę i moc i ten ryk. A jak nie, no to oczywiście tak jak wszyscy, co? Fendt. Jakaś 700 albo coś. No ale tak jak mówię, na razie to nie jest na razie na nasze gospodarstwo. Ciągnik nie jest po prostu, za drogi, no nie? W utrzymaniu i za drogi w kupnie, żeby funkcjonował w naszym gospodarstwie. Tutaj pytanie prawdopodobnie do mnie od pana Nelon. Zostajesz na gospodarstwie, czy masz zamiar się wyprowadzić na gospodarstwie? Pewnie to pytanie jest do mnie. Na pewno nie zostaję. I czy mam się zamiar wyprowadzić? No pewnie w niedługim czasie będę próbował, ale to się okaże, jak przyjdzie mi życie do końca. Znaczy, zaujęłaś. W ciągu najbliższych 10 lat prawdopodobnie. No bo tak szybko chcesz się nie podbić? A, no to dobrze. 10 lat, no to 10 lat, to już będziesz po 30, no to już... To już trzeba. To już trzeba by było coś myśleć. Dobra. Kolejne pytanie od Mati. Czy będzie remont C355? Raczej chodzi o tę 40 z kabiną. Nie. Nie, no bo skrzynię ma zrobioną. Tam jest wszystko porobione. Silnik też nie bierze oleju, nie będę sprawdzać temu. Podnośnik, wszystko. Podnośnik chodzi. To, że ona tam wizualnie gdzieś tam jakieś przecieki się już porobiły. I lakier odpadł, bo gdzieś na lakier musi odpaść. A to jest ciągnik pomocniczy tylko. Tylko zostaje tylko ciągnik. Brat będzie tym podtaczał i owijał. Sianko. Dokładnie. Oskar 2115. Jaki ciągnik chcecie kupić? O tym kolejnych vlogach. O. Bo na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tak pół na pół ciągnik już jest praktycznie załatwiony. O. Oskar 11. Czy będzie jeszcze jakiś ciągnik? No to już raczej teraz przed chwilą odpowiedziałeś. Będzie, bo musi być i o tym też to wyjaśnimy. Wtedy, gdy będzie... Już na podwórku. Nie będziemy teraz na podwórku, dopiero vlog będzie z 900 chyba wtedy, bo to wszystko ma wspólnego, te ciągniki wszystkie mają ze sobą coś wspólnego. No właśnie. Sam się zdziwiłem teraz, coś wspólnego. Tak, wszystko. Jeden zależny od drugiego. Dobra. Dlaczego się to toczy tak, a nie inaczej? Nygus, jak tam wszyscy zdrowi? Chodzi o Komanarusa? No. Tak. Tu jeszcze coś dopisał, ale to już nie będę wypowiadał, bo to trochę... Dziwne. Jak są jakieś wyzwiska albo złe rzeczy pisane do nas, to lepiej nie czytaj. Po co to? Nie, tutaj to jest trochę śmieszne. Dobra, bardziej, śmieszne ale to też nie. Śmieszne... Ale to też nie chcę za bardzo. No to możemy czytać sami sobie. Tak. Dominik Rębiś. Dlaczego kupiliście Ursa 934 do remontu zamiast zostawiać Zetora 12 i go wyremontować i mógłby zastąpić w niektórych pracach Nefolanda, a także zastąpić 16, jakby miał awarię, a Nefoland mógłby zastąpić 60 w pracach? Również pozdrawiam. No i to jest właśnie ten temat, który musimy poruszyć w jednym kiedyś z vlogów. O co w tym wszystkim chodzi z tymi traktorami? Tak. Ale żeby nie było, że my je będziemy kupować i sprzedawać wszystkie, to nie. Po prostu niektórzy nam już częściowo tam brat jakoś w komentarzach tam wyjaśniłeś coś, niektórym odpisywałeś, o co chodziło z tym, ale niektórzy nie wiedzą jeszcze, więc nie domyślam się to, więc osobny odcinek. Dokładnie. Adam Wróbel, ile litrów piwa dziennie wypijecie? Jak mam ochotę, to piję jedno na wieczór. A jak nie mam ochoty, to nie piję i tyle wszystkiego. Ale nie dziennie. Ja dziennie? Ale nie dziennie, mówię. Nie dziennie. Ja nie piję w dzień piwa. Ty pijesz tylko... Chodzi mi, że pijesz raz na jakiś tam czas, ale nie, że... No. Nie wolno pić piwa, ponieważ codziennie jakiś wyjazd. I tak samo właśnie za dnia nie pijesz, tylko... Wieczorkiem na spanie, jak czekam na żonę, jak przyjdzie z pracy. No właśnie. A tak to nie wolno, no gdzie tam przecież ma się... 45 za rzeczę 45.
takie pytanie tu będzie, czemu sprzedajecie ładowarkę? Ale to już było mówione podczas sprzedaży ładowarki, więc tutaj już opomijamy ten temat. Już było też odpowiadane. Tak, a zresztą to jeszcze będzie też w tym Google 19. Ursus Team. Czemu nie jest to wasze wspólne gospodarstwo w papierach, tylko twojego brata? No bo ktoś musi zostać na gospodarstwie. A że gospodarstwo było malutkie, 7 hektarów ornego, no to ja bym to mieli na spółkę z bratem po 3 hektary, tam czy z groszami, to po pierwsze ani się nie utrzymamy we dwoje z rodzinami nigdy w życiu, a po drugie to prędzej później poszłoby do rozłamu, czyli jeden musiałby i tak mieć wszystko, albo iść całkiem wszystko do sprzedaży, więc na pewno tak by się nie da się tego tak zrobić, więc jeden idzie w tę stronę, drugi w drugą i tyle, no. Filipek 5. Pytania. Tu jest dużo pytań. No. Pierwsze. Jakie maksymalne plony możecie uzyskać na swoich ziemiach? To może wypowiedz, jakie ty uzyskałeś maksymalne plony. To już było też na poprzednim Q&A. Powiem tak, że... Ale wypowiedz się tak krótko, jeśli wkrótce. Jeśli chodzi na naszych ziemiach, na tych słabszych, no to chyba mi się zdaje, że więcej jak 5 się nie uzyska, tych kamienistych. A to jest 70% gospodarstwa. 5, może 6, jak jest dobry rok. Ja nie na tych ziemiach... Zależy właśnie też, co jest tak naprawdę siane i co było przed plonem. Ale co jakie ten, no, raz mi się udało tutaj na nizinie, na tym z tych 30 arów, no to omucić 2 tony pszenicy, no ale to był materiał siewny kwalifikowany i chyba to był kukurydzy. No po prostu nie jestem w stanie nigdy tego powiedzieć, bo tego nigdy się nie wie, ile się jest maksymalnie w stanie omucić, no uzyskać. Na lżejszych glebach, jak jest dobre, też go dałem, że koło 6, 5, 4. Powiem tak, że średnia u mnie no to wychodzi przeważnie 4, 4,5, 5, różnie od roku, więc nie będę tutaj... To wszystko zależy właśnie od roku. Tak jak mówiłem, to są klasy, nie dość, że kamień jest. Drugie pytanie. To są piąte, szóste klasy. Dlaczego nie ZTS 16245 Super? Nie wiem właśnie, jaka tam była różnica, czy ten ZTS Super to jest ten już na okrągłej masce, czy to jest ta okrągła kabina. Czy to tak naprawdę tak się nazywa, czy ta super ma jakieś tak naprawdę znaczenie, no bo ZTS... Chyba tak. Powiem tak. Jeśli tutaj jest pytanie nawiązane do tego z okrągłą maską, to co posiada kanał Robert Wilkowski, co on ma tego właśnie ZTS-a, to tu raczej... Ale to była cena chyba 80 coś tysięcy, czy się tak. 75 netto, coś takiego. Takie no są właśnie ceny to tych ciągników. I to jest 1-2 na całą Polskę, tu nie ma tych ciągników zbyt wiele. Mniej więcej ostatnio jak się spotykaliśmy, gdy szukaliśmy ciągnika, był taki, ale to już kwota przerastała 60 coś ponad tysięcy. Nie wiadomo, czy brutto, netto, czy netto, ale to był ciągnik od handlarza, dlatego też no... Nie wiadomo co, nie? Co innego rolnik zawsze powie, a co innego handlarz. Ciężko jest coś kupić, powiem wam, że z tymi... ciągnikami, ogólnie z każdym ciągnikiem, nie chodzi mi tu o to, to jest ciężko. Dobra, kolejne pytanie, to wszystko jest od niego, bo to jest 5 pytań. Co byście zrobili, gdyby Unia Europejska zakazał hodowli krów na uwięzi, zakończylibyście hodowlę? Nie, próbowałbym przerobić hodowlę na wolnostanowiskową. Że są już takie domysły powoli, takie coś pomysły mi świrują w głowie. Czemu nie Zetor 8245? Tylko pewnie Ursus 934. No, bo taki się akurat trafił. Następne pytanie, bo niestety, bo to jest w ogóle... Maszyny polskie nowe czy zagraniczne używane? Mam nadzieję, że odpowiecie. Pozdrawiam. Również pozdrawiamy. I takie. Bo u nas są i takie. Nie mam nowych zagranicznych i nigdy w życiu miał nie będę. Mam używane zagraniczne, albo polskie używane, albo nowe. Ale używane w polskich chcemy kupować z używanego polskiego, chyba kombajn. No i ciągniki. Mhm. A tak to maszyny ogólnie przeważnie... Jak kupuję polskie, to raczej wszystkie są nowe. Hasia 23, Hasia 543. Jak sprzedacie ładowarkę, to czym będziecie ładować obornik, kładać piramidę żniwa? Prawda jest taka, że już też odpowiadaliśmy, tłumaczyliśmy podczas sprzedaży, co będzie, jak będzie, także no pytanie dalej pomijamy. Ale zatwierdziłem to pytanie. Odpowiemy może i też kiedyś, ale na razie nie będziemy. Muszą być zrealizowane te plany, które muszą tak. być. I na to pytanie też będzie odpowiedź. Sama się nasunie odpowiedź którymś z tych... Z vlogu, trzeba po prostu oglądać. Jakub Gut, będziecie budować jakiś warsztat? No, w przyszłości planujemy. 16 Marcin 7. Czy po sprzedaży ładowarki będzie inna ładowarka teleskopowa? Nie. Czy planujecie zakupić ciągnik Ursus 1634? Też nie. Wymienić pług, opryskiwacz, rozsiewacz? Pług był nowy 4 lata temu. Opryskiwacz dopiero kupiony. O, używka polska. Jest używka polska.
Rozsiewacz też był nowy kupiony w 16 czy 17. Na razie wszystko jest, chodzi. No, po co zmieniać, jak coś chodzi? Dokładnie. Czy Sławek, jak będzie miał więcej gruntów, to podzieli się nimi z bratem? Pozdrawiam, również pozdrawiamy. Nie ma skąd ich wziąć, a żeby kupić jakiś grunt, to tu powoli będzie takie szaleństwo jak na Wielkopolsce. Jeśli ogólnie coś takiego będzie. No. Do sprzedaży jakiekolwiek działka, bo ostatnio jest klapa. Adriano, pytanie do Was. Dlaczego nie skorzystacie z jakiejś modernizacji? Nie wiem, ile ma brat lat, ale jak nie ma 40, to miałby 60% zwrotu. Sprzedaje stare maszyny i ma praktycznie nowe za darmo. Sam skorzystałem z młodego rolnika i z dwóch modernizacji. Ja skorzystałem z młodego rolnika. W modernizację się nie pcham i pchał się nie będę z tego względu, gdyż nie chcę mieć tu żadnej kontroli, jeśli chodzi o chlew i te... Żeby mi nikt nie przyjeżdżał i patrzył, mierzył, jakie mam stanowiska, jakie to, co daje, gdzie, bo to też to się tyczy, bo to biznesplan też się tyczył pewnie krówi, podkrowy. Tak samo i płyty obornikowe. Może mam za mało, może źle coś tam, bo to ja robiłem sam, bo to, bo tamto. Po prostu, po drugie, no jak mogę mieć za darmo drugie maszyny nowe? No nie da, to nawet nie ma takiej opcji, ponieważ... Stare maszyny, żeby szybko sprzedać, po pierwsze, to trzeba sprzedać je tanio. Po drugie, żeby wziąć młodego rolnika, czy modernizację, bo o rolniku nie będę mówił, żeby wziąć modernizację, to nikt przenigdy ci nie da maszyn za darmo, żeby ci potem Unia je pokryła. Czyli trzeba mieć wkład własny całkowity, czyli bank. Tak? Jak kiedyś będzie w Unii tak, że będą maszyny stosunkowo tanie, a nie drożeć, co teraz ostatnio chyba bez przerwy, co jakiś czas coś dzwonię za czymś i się pytam, to w tamtym miesiącu było tyle taniej, teraz już jest drożej, a później będzie jeszcze drożej. I tak co chwila się dzieje, więc powiem tak, jeśli wezmę jakąś maszynę na modernizację, to ja bym tylko chciał zapłacić te 40%, czy tam co zostaje. Niech reszta agencja pokryje. A nie, żebym ja brał kredyt w banku na 300-400 tysięcy, jeszcze spłacił jakieś procenty z tego i potem niby będą mi umarzać wielce, albo będę kazać zwracać, jak coś im się nie będzie podobać. Nie. Składam wniosek, powinno być w 2-3 miesiące rozwikłane, co tam, gdzie i jak, czy jest dobrze, czy jest źle, jak jest dobrze. Jak jest suma 30 tysięcy netto, to jak mają zwrócić 60% z tych 30 tysięcy, to niech nie zwracają, tylko niech je po prostu przeleją na konto dealera od razu, a mi co zostanie, ja sobie rozkładam na raty, albo jak mam taką sumę, to sobie po prostu płacę resztę. I mam z głowy, i żaden biznesplan na 5 lat, i żadne kontrole mnie nie interesują. Powinny to być moje maszyny i moje gospodarstwo, a nie żeby mi ktoś z bucinami wchodził. Dokładnie. Kolejne pytanie od Paweł Weigelt. Czy kupicie Arbosa od Korbanka? Nie. Nie kupię nowego traktora. Widzę, co się dzieje z tymi DPF-ami AdBlue. Nikt o tym nie mówi, ale jak jedna, dwie, trzy osoby to już poruszyły, to ponoć się tak dzieje w każdym, bo to już w każdej marce. I to jest niedopracowane. Do Tura, z Turem bym tym bardziej nie kupił, bo ciągnik, z Turem zaraz się zapcha to wszystko, te tłumiki, tak? To wszystko, te DPF-y. Poczęła mi to, jak żebym stał i czekał na serwis, no nie? Kolejne pytanie to jest od Łeszczyn Agrykultur, niestety, ale to już pytanie było odpowiadywane, więc tutaj twojego pytania nie będę poruszał, ale dzięki za pytanie. Mamy tutaj kolejne pytanie od Adrian Borowik. Tak samo tu jest powiedziane, odpowiedź była już zadana, także nie mówię. I tutaj może kolejne jakieś, będę już to przepatrywał. Kolejne pytania. Od pana P. Nie myślicie nad założeniem do zatora tylnych obciążników i do przodu tych oryginalnych? Fajnie by wyglądał. Pozdrawiam was, chłopaki. Również pozdrawiamy. Do tyłu faktycznie by się przydały. To jest prawda. A z przodu? Same obciążniki, pełny komplet by nie wystarczył, ponieważ mamy te góry i teraz widzę, jak ten balast jest założony, to w ogóle mi nie dźwiga przodu.
A jak w tym starym Zatorze miałem pełen fundusz przewoźników, jeszcze dokładałem, pomimo to i tak dźwigało przód. No. Kolejny pytanie, Chris i Greg. Czy będą jakieś nowe przyczepy? Chyba w najbliższym czasie raczej nie. Bo zawsze wszystko trzeba mieć pieniądze. Kolejne pytanie od Damianix. Czy mieliście jakieś poważne awarie w NEF Holandzie? Kupilibyście go jeszcze raz, czy lepiej jakiś inny ciągnik? Zawsze jakieś poważne awarie się zdarzają. W nieoczekiwanym momencie. Czy bym go kupił drugi raz? Myślę, że po dłuższym zastanowieniu się. Jeśli chodzi o ciągnik do tura, to tak, ale do innych prac, do pras, to przydałby się po prostu tak gdzieś koło 100 koni. Może być ten sam model, tylko koło 100 koni. Konrad Chmiel. Czy macie kupione już nawozy, czy jeszcze czekacie? Mamy już kupione nawozy, zapłacone, nieprzywiezione. Także czekamy na transport. Bo widzę teraz, że jakby to powiedzieć, co tydzień 100 zł do góry, 50. Ostatnio się tak dzieje od początku do tego, to już jest dramatyczne, bo jak łącznik jest po 1600 już bodajże, czy nawet więcej. Także masakra. Dawaj następny. MM Agro. Jak wygląda u Was siano kiszonka w pryzmie po przyczepie samozbierającej? Czy dużo się psuje? Nie wygląda, bo jej nie ma. Bo to wszystko poszło latem, więc zanim cokolwiek zaczęło się tak psuć masakrycznie, to już wszystko było zjedzone przez krówki. A to sami siano kiszonka, tylko robiliśmy do cenna. Bema, po co Wam tyle ciągników, ale to tak samo będzie już poruszany, tak jak mówiliśmy. Powiem tylko tyle dla ludzi, którzy dotarli do tego momentu. Ja mam tylko dwa traktory swoje. A, wiem już na jakiej zasadzie odpowiadam. Mam tylko dwa. Tak. Romol, czy Sławek jest żonaty? Jak tak, to ile ma dzieci? Pozdrawiam. Pozdrowienia dla Was z Opolskiego. Również pozdrawiamy Opolskie, choć tam te tereny to nie są dla nas udane zakupy, jak tam jeździliśmy. Jeśli chodzi o handlarzy, to chyba tam nie dla wszystkich. No. Dla wiele osób mówiło, że handlarze z Opolskiego to jak jest. Żonaty tak, a dzieci jeszcze nie mam. Karoten, czy sąsiadom przeszkadza Wasza gospodarka? Zapewne tak. Polska Moc. Jakie macie najdalej oddalone pole i łąkę? Najdalsze pole? No to chyba gdzieś 10 km, a łąka, no łąki gdzieś 4-5 tam mhm. Z około 5 km, może 6. Trud Oplon Team. To tak jakby grał plon. O, grał plon. Albo przed plon. Grał plon, pozdrawiamy. I Kejsa Pumę, bo wszyscy nas tutaj razem rzucają do jednego worka, że wszyscy my są tacy owacy, ale każdy buduje jakoś swoje. Tak, i gospodarzy. Gospodarzy. Czy kisiliście poplon, a jak tak, to jaki? Nigdy nie mieliśmy poplonu żadnych. Amator dron, czy planujecie kupić paszowóz? Jeśli nie jestem w stanie nim wjechać do chlewni, to w najbliższym czasie nie, ponieważ ciężko by tutaj było cokolwiek umieszczać. No, po pierwsze trzeba by umieszczać paszę, a to też jest tutaj bardzo kłopotliwe jak na razie, ponieważ do sianokiszonek jest daleko, do kukurydzy znowu z drugiej strony jest daleko. Jeśli bym zwiększał po głowie i przerobił stodołę na wolnostanowiskową, to tak. Na razie póki co to nie, bo musiałbym to wszystko tarczkami rozwozić. Kolejne pytanie to jest od Ursus Team. Skąd pomysł Sławka na przejęcie gospodarstwa, bycie rolnikiem? Czy rodzice nie byli przeciwni na ciężką pracę Sławka na gospodarstwie? Co grać, co? No. Jak to odpowiedzieć na to? No jak to odpowiedzieć? To raczej brat musiał wziąć ręce w swoje sprawy, tak naprawdę wtopić w gospodarstwo, żeby tak naprawdę było tak, jak jest teraz, nie? Sytuacja do tego zmusiła. Zmusiła mnie, po części mnie zmusiła do tego sytuacja i nie było po prostu innej sytuacji. I tak już zostało, no i tak jest do tej pory i wszystkie pieniądze, które zarobiłem, wszystko wkładam w gospodarstwo, a wy myślicie, że ja tylko tym se robię, rozwalam maszyny, nie szanuję czy coś, jak tam wielu takie pisze, a to po prostu tak nie jest. Ponieważ wszystkie maszyny, które są nowe, używane i które się kupujesz, no wszystko na nie zarabiam, no nie?
Agro Company 95. Czy ta renówka na relacji to jest nowy nabyczek, czy to była tylko jazda testowa? Pozdrawiam, również pozdrawiamy. To była tylko jazda testowa, ponieważ chcieliśmy... Znaczy, może nie testowa, oględzinowa. Ale to na test. No nie dostałeś na testy jej, a nie byłeś u kolegi test, przetestować, tylko... Jazda oględzinowa, nie? Test maszyny, czy jest sprawna w 100%, okazało się, że... To nie dla nas. Nie dla nas sprzęt. Obejrzeliśmy kilka traktorów, no i chyba to będzie... Coś zdecydowaliśmy, ale to już podczas prezentacji. Deutschlandowiec. I tu już pytanie do mnie. Co z tą dziewczyną, co raz ją uczyłeś jeździć w Holandii? I tak wiem, że nie przeczytasz mojego pytania. Jak to co? Żyje, ma się dobrze. Źle napisać. Nie powiem. Jeszcze do niej dalszym ciągu. Jeszcze do niej dalszym ciągu. Także co, to byłyby chyba wszystkie pytania, jakie się tam kumulowały. Wiem, że było ich więcej, tylko że te pytania się po prostu powtarzały z tym poprzednim Q&A-em, z tym, na co tutaj już Brad odpowiadał na samym początku, dlatego też, jeżeli to wszystko się już nakładało na siebie, no to po co będziemy odpowiadać? Więc cóż, no bratu już tu nie przeszkadzam, niech pije kawę dalej, ja już raczej ten materiał... Ja i tak idę zaraz do pracy, tak, piję kawę i zgram na laptopa. Muszę iść na ten, muszę iść na podpolko sobie i sobie nawozić kiszoneczek. Dokładnie. A ja zajmę się materiałem, pewnie za jakieś... ciężko mi jest na razie stwierdzić, zaraz tu jeszcze popatrzę. No, mamy prawie godzinę 14, jeszcze godzinka, półtorej i pewnie idę spać, bo czeka mnie nocka. Tak jest. Więc cóż, no do filmu tak naprawdę, który się pojawi już niedługo, jakiś tam pewnie z prezentacji czegoś. Więc cóż, trzymaj się i cześć. Hej.